Mięta to roślina, którą każdy kojarzy. Zazwyczaj za sprawą fantastycznego zapachu i walorów smakowych. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ma ona wiele interesujących zastosowań. Już teraz możesz się dowiedzieć, do czego wykorzystała ją ta kobieta. Mięta to bardzo popularna roślina, która doskonale sprawdza się poza kuchnią. Pewna kobieta wykorzystała jej właściwości we własnym domu. Prawdopodobnie sama nie spodziewała się, że to zadziała. Jednak efekt przez nią osiągnięty wywołał niemałe zaskoczenie. Mięta nie tylko orzeźwia, ta wyjątkowa roślina zrobiła furorę dzięki swoim wielu praktycznym zastosowaniom. Mięta oprócz wykorzystywania jako przyprawa jest używana do produkcji olejku zawierającego mentol. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym oraz tytoniowym. Jego charakterystyczny zapach kojarzy większość z nas. Sama nazwa rośliny wywodzi się od imienia nimfy z mitologii greckiej. Menthe była kochanką Hadesa i zamieszkiwała podziemie. Bóg, chcąc ją uchronić przed zazdrością ze strony swojej żony, zmienił ją właśnie w znaną nam wszystkim miętę. Jednak oprócz pięknych legend ta roślina ma bardziej nietypowe zastosowania. Wykorzystała je kobieta będącą bohaterką tego artykułu. Kobieta wykorzystała tajemnicze właściwości rośliny. Kobieta zmagała się w swoim domu z pewnym uciążliwym problemem. Niezwykle pomocna okazała się mięta, a konkretnie jej właściwości. Zasuszoną miętę kobieta wsypała do skarpetek. Te z kolei rozmieściła w różnych zakamarkach domu. Dlaczego to zrobiła? Mogłoby się wydawać, że chciałaby w jej domu pachniało świeżością. Jednak odpowiedź jest bardziej zaskakująca. W wielu domach mamy do czynienia z nieproszonymi gośćmi. Pająki są dla niektórych prawdziwą zmorą. Wiadomo, że te zwierzęta są pożyteczne. Chronią nasze domostwa przed komarami, muchami, a nawet roztoczami. Niestety ich obecność dla wielu z nas jest wątpliwą przyjemnością. Strach i obrzydzenie wywołuje prawdopodobnie ich wygląd. Kobieta dostawała dreszczy na widok pajęczych lokatorów. Jednak udało jej się ich skutecznie pozbyć, nie wyrządzając im najmniejszej krzywdy. Dzisiaj grzeje, 1. Przykre informacje dla widzów Sanatorium Miłości. Chodzi o Wiesię, nie jest z nią dobrze. 2. Pamiętacie piękną Mariolkę z 40-latka? Wiemy, jak potoczyły się jej losy po serialu. Kobieta była w ogromnym szoku, kiedy po rozłożeniu skarpetek wypełnionych miętą pozbyła się pajęczaków. Ich widok stał się tylko ponurym wspomnieniem. Warto zauważyć, że mięta może też skutecznie odstraszyć myszy i inne szkodniki.
Oprócz rozmieszczenia w mieszkaniu takich poduszek rezultaty mogą być widoczne po posadzeniu rośliny na zewnątrz i wewnątrz domu. Najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.